Muzyczne czwartki powoli stają się jeleniogórską tradycją. Tym razem przed publicznością zaprezentowali się dyplomanci Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia. Naukę w szkole drugiego stopnia już uczniowie podejmują bardzo świadomie. To są ludzie, którzy uwielbiają muzykę. Oni nie potrafią bez niej żyć. Niektórzy idą bardziej w kierunku klasyki, inni wybierają muzykę rozrywkową. To będziemy mogli usłyszeć również dzisiaj, ponieważ usłyszymy zarówno dyplomantkę saksofonistkę w klasycznym repertuarze, jak i saksofonistę, który wybiera się na jazz. Saksofon wybrałem dlatego, że mi się od zawsze podobał ten instrument. Jest to też jakby rasowy instrument jazzowy, można by powiedzieć, który zazwyczaj jest kojarzony z jazzem, a ja się bardzo interesuję jazzem i pasjonuję, więc jakby łączę karierę muzyczną z muzyką jazzową i estradową. Mogę na tym grać wszystko, co chcę, to zależy od pogody, od mojego nastroju, mogę grać każdą muzykę, rozwijać się w każdą stronę i jest to dla mnie coś niesamowitego każdego dnia. Pierwsze 8 lat zacząłem grać na pianinie, a w międzyczasie jeszcze grałem na klarnecie, czyli tym oto instrumencie. Większość młodych muzyków ma już sprecyzowane plany na przyszłość. Studia czy muzyczne to jeszcze zobaczymy. Na pewno chciałabym coś w stronę muzyki, ale na razie nie chcę nic zdradzać, bo zobaczymy, czy mi się w ogóle uda. Akademia Muzyczna we Wrocławiu, egzaminy wstępne w czerwcu. Jak się dostanę, to jeden z moich celów życiowych uznam za spełniony. No i ja raczej będę szef to muzyka. Od września rusza też szkoła muzyczna, czyli osoby, dzieci, które będą miały ukończone już te 6 lat, będą mogły się zapisać do szkoły muzycznej i może w przyszłym roku też już wystąpią w tej sali. Projekt Muzyczne Czwartki współfinansowany jest z budżetu województwa dolnośląskiego.